3 stycznia, drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Witam Was bardzo serdecznie słowami hasła tygodnia, które są zapisane u Ewangelisty Jana w 1 rozdziale 14 wierszu. Ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A jako, że jest to niedziela, bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tekstu, który będzie podstawą dzisiejszego rozważania, który mamy zapisany u Ewangelisty Łukasza w 2 rozdziale od 41 wiersza. Posłuchajmy teraz. Rodzice Jezusa co roku chodzili do Jeruzalem na święto Pasechy. Gdy miał 12 lat, również się tam udał zgodnie ze świątecznym zwyczajem. Po upływie świąt, gdy wracali Jezus, dziecko pozostało w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli jego rodzice. Przypuszczając, że znajduje się pośród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i poszukiwali go między krewnymi i znajomymi. A gdy nie znaleźli, zawrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. A wszystkich, którzy go słuchali, zadziwiał swoim rozsądkiem i odpowiedziami. Gdy to zobaczyli, zdumili się, a jego matka powiedziała: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja pełni bólu szukaliśmy Ciebie. Odpowiedział im: dlaczego mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem zajmować się sprawami mojego ojca? Oni jednak nie pojęli tego, co mówił. Wtedy poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny, a jego matka zachowała wszystkie te słowa w swoim sercu. Jezus zaś dojrzewał, wzrastał w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Drodzy, bardzo serdecznie zapraszam, byśmy odwiedzili, tak jak Jezus, którą z naszych świątyń. Jeśli nie jest to możliwe, byśmy sami do niej przyszli, to zapraszamy na wszelkie transmisje online, które możecie znaleźć na stronie Kościół w sieci. Natomiast ja w dzisiejszym rozważaniu chciałem zwrócić uwagę tylko na jeden fragment z naszego dzisiejszego tekstu. To jest 52 wiersz. Jezus zaś dojrzewał, wzrastał w mądrości i łasce u Boga i ludzi. Ewangelista Łukasz dwukrotnie w 2 rozdziale zwraca nam uwagę na dojrzewanie Jezusa. Poprzedni fragment znajdziemy w 40 wierszu 2 rozdziału. Dziecko zaś rosło i rozwijało się, napełniając się mądrością, a łaska Boga była nad nim. Drodzy, o ile dojrzewanie fizyczne jest dla nas czymś naturalnym i zrozumiałym, i nie dziwimy się, że widzimy Jezusa, który najpierw jest dzieciątkiem, potem ma 12 lat, a potem spotykamy już dorosłego mężczyznę, to ten nasz dzisiejszy fragment zwraca nam uwagę na potrzebę dojrzewania duchowego. I myślę, że o tym bardzo często zapominamy, że oprócz dojrzewania fizycznego potrzebujemy też dojrzewać duchowo. O tym będziemy też czytać przecież w liście apostoła Pawła, który będzie mówił o tym, że potrzebujemy pokarmu stałego. Nie możemy ciągle wracać do mleka duchowego. Nie można nas karmić ciągle tym samym pokarmem. I myślę, że ten czas Bożego Narodzenia jest takim czasem, który dla wielu z nas może być dobrym punktem wyjścia do zrozumienia tego, że przed nami jest droga. Droga nie tylko w nowy rok, ale przede wszystkim droga i zaproszenie do tego, byśmy dojrzewali duchowo. Bo radość z bycia przy Bogu będziemy nabierać wtedy, kiedy będziemy dojrzewać, kiedy będziemy nabierać mądrości Bożej i będziemy pewni też tego, że łaska Boga, tak jak była nad Jezusem, tak ciągle i nam towarzyszy. Także zachęcam do tego, byśmy przyszli dzisiaj do Kościoła, byśmy posłuchali kazania, byśmy zaczęli zadawać pytania. Być może dla wielu z nas będzie to taki początek albo element naszej drogi i rozwoju duchowego. Także bardzo serdecznie zapraszam. Pochylmy się dzisiaj jeszcze raz nad tym tekstem. Posłuchajmy, jak będzie interpretowany w kościelach. A teraz zapraszam do krótkiej modlitwy. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty dajesz nam swoje słowo. Dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska towarzyszy nam każdego dnia. Że każdego dnia jesteś z nami. Prosimy Cię, Boże, prowadź nas w drodze naszego życia, w naszym fizycznym dojrzewaniu, ale Tobie się powierzamy przede wszystkim w tym naszym duchowym dojrzewaniu. Byśmy dojrzewali, nabierali mądrości, byśmy wsłuchiwali się w Twoje słowo, byśmy byli gotowi do tego, by zdać w każdej chwili sprawę z nadziei, którą mamy w Tobie.
Tobie się powierzamy, a wszystko to w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrego dnia, drodzy. Zostańcie z Bogiem.